Chemia. Przeprowadzę własny eksperyment. Tu mam wodę i syrenkę Barbie. Chcesz popływać? Wow, spójrz! Woda się zabarwia. Jak pięknie. Wow, ładny strój. Bardzo modny. Też taką chcę. Ale mam tylko starą Barbie. Niestety zwyczajną. Chwila, zaraz to zmienię. Najpierw cię owinę. Dorobię ci ogon. Super, wystarczy. A teraz płetwy. Muszą pasować. Gotowe. I jeszcze stanik. Jaka piękna syrena. Uważam, że jest śliczna. Syrenki. Brakuje tylko wody. Jesteś śliczna. Idź popływać. Cudownie. O nie, ona tonie. Ratunek jest w drodze. I to uroczy. Proszę, to koło. Wykorzystaj je. Przyjemnie, prawda? Fiu, gotowe. Też bym chciała basen. Wiem. Chwileczkę. Dobry pomysł. Tada! Zabawmy się. Malujemy. Zacznę od środka. I pomaluję wierzch. I drugą część. Ale najpierw napełnię piaskownicę. O, do końca. A teraz basen. Zaraz zamontuję zjeżdżalnię. Jest długa. Gotowa? Baw się dobrze. Ekstra, jak szybko. Przygody na basenie. Dla ciebie wszystko. O! Nie słyszałam. Kryję cię. Cześć. Siema. Nick jest słodki. Ten uśmiech. O co chodzi? Powiedz. No nie. Spoko, załatwię to. Nigdy w życiu. O, pomogę wam. O, to jest w sam raz. Połóż się. Odmienię cię. Zacznę od nóg. To nie będzie bolało. Przesuń się. Pora na cekinę. Super, teraz to wypcham. Tak, jeszcze bardziej. Już prawie gotowe. Wytnę dwa elementy. I je przymocuję. Twoje nowe nogi. Pasują. Teraz błyskotki. Ekstra. Spójrz. To idealny partner. Co? Dziewczyny i ich lalki. Rety. Oj, czekaj. Mój Ken. O nie. Ken? Już po nim. Ojej, uratujmy go. Nie patrz. Ile glutów. Czy to pomaga? Czekaj, już wiem. Zaraz naprawimy głowę. Ale najpierw parę zmian. Lubisz żółty kolor? Ekstra. Chcesz nową głowę? Proszę. Jeszcze uszy. Wspaniale. A ubrania? Elegancko. Wow, spójrz Barbie. Widzisz tę stylówę? Fajna? Nudzi mi się. No to zjedzmy coś. Ale żeby było ciekawiej. Rzucaj i trafia. Wiem, wiem, imponujące. Potrafisz tak? Żartujesz z zamkniętymi oczami. Obczaj, zaraz będziesz pod wrażeniem. Moje oko! Rzeczywiście robi wrażenie. Poćwicz trochę, w końcu ci się uda. Dzisiaj namaluję cię tęczę i ma być ładna. Uwielbiam tęczę. Ale ja zawsze rysuję na czarno-biało. No to masz problem. Nie mogę się doczekać. Tęcza zawsze wydawała mi się magiczna. Co robisz? Ale z niego frajer. E?
dni? Czekasz na specjalne zaproszenie? Do roboty! Skoro muszę, ale mam tylko czarne mazaki. Im szybciej skończę, tym lepiej. Chcesz tęczę? Dostaniesz tęczę. I to najbardziej wypasioną tęczę na świecie. Skończyłem! Mam nadzieję, że uchwyciłem piękno tego zjawiska. Podoba się pani? Jesteś urodzonym artystą. Jak ci idzie, Eni? Tadam! Nie potrzeba oklasków. Widziałaś kiedyś tęczę? Ugh, nie znoszę plastyki. Mam gdzieś twoją głupią tęczę. Ugh, daj mi te kredki. Poukładam je w kolejności kolorów tęczy. Teraz przyda mi się pistolet do klejenia. Posklejam kredki i poczekam, aż klej zaschnie. Teraz mogę zacząć rysować. Przejadę po papierze moim wielobarwnym pisakiem, przesuwając lekko na boki i robiąc łuk. Wow, wygląda nieźle. Kolory zlewają się ze sobą. To bardzo łatwy sposób na rysowanie tęczy. Ale to jeszcze nie koniec. Czarnym mazakiem zaznaczyłam ten sam kształt na plastikowej koszulce. Biało-czarno i kolorowo. Fajne, co? Widzisz tęczę? A teraz już nie. I znowu tęczowo. Cóż to za magia? Wow, niesamowite. Zadanie wykonane. Hej, masz na sobie kolorową koszulkę. A tak się upierasz, że lubisz tylko czarny. Co? Cicho, nic nie widziałeś. Nie śmiej nawet pisnąć słowa o tym. Nie bój się, będę milczał jak głaz. Odrobina tuszu do rzęs. Ha, wygląda nieźle. Dobra, makijaż gotowy. Mogę iść między ludzi. Za to ty? Wstydziłabyś się. Co z ciebie za lalka? Musimy coś z tobą zrobić. I chyba już wiem co. Nie ma na co czekać. Tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy. Istna skarbnica piękna. Nie mogę się doczekać. Usiądź sobie wygodnie. Na początek rzęsy. Każda dziewczyna powinna mieć długie, gęste rzęsy. Te są za duże dla lalki. Ale mogę to naprawić. Po prostu przetnę je na pół. Teraz przyda mi się pęseta. To precyzyjna robota. Wow, wyglądasz świetnie. No to mi się udało. Nie sądzisz? Zresztą sama zobacz. Myślę, że będziesz zaskoczona. Idealne, prawda? Ostrożnie! Maksymalne skupienie! Jeden gwałtowny ruch i będę zaczynała od nowa! To powinno wystarczyć. Jak myślisz, Lola? Ale się zapuściłaś. Oj, widziałaś lepsze dni. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Tak jak przypuszczałam. Ale żaden problem, bo mam coś takiego. Wyrwę sobie kilka brwi. Auć, to bolało. Ale będzie warto. Chcę, żebyś wyglądała jak najlepiej. I jak teraz? Wow, to dopiero stylowe rzęsy. Możesz się nimi wachlować. Nie uwierzysz, ale chyba masz wielbiciela. Ken dla mojej Barbie. Wiem, co robić. Tylko pamiętaj. Bądź sobie. Co się stało? Patrz, mamy widownię. Cześć. Nadszedł czas na metamorfozę. No to co robimy? O, zerknij w górę. Ha? Czyli co? Na początek nowy strój. Faktycznie ci się przyda, bo masz na sobie jakieś paskudne gałgany. Niech pomyślę. Już wiem, wykorzystam taśmę klejącą. Zrobię z niej oryginalną kreację. Nie ruszaj się. Co ona robi? Pomożesz mi? Sprawy wymknęły się spod kontroli. Po prostu użyj innej taśmy. O, dobry pomysł. Uch, klei się do palców. Zacznijmy od początku. Poprzyklejam na lalce poziomo paski taśmy. Będzie z nich urocza żółta sukienka. Paski powinny na siebie nachodzić, tak żeby nie widać było żadnych odstępów. Zatrzymam się tutaj. To będzie wspaniały pasek. Teraz jeszcze ramionczka sukienki. Wow, najnowszy krzyk mody. Jestem zazdrosna. Sama chciałabym mieć taką sukienkę. Może sobie taką sprawię. Okej, moja kolej. Skąd by tu wziąć pomysł na strój? Potrzebuję inspiracji. Ten magazyn powinien pomóc. Nie, nie, absolutnie nie. Zaraz, to jest to. Musisz to zobaczyć. Co o tym sądzisz? Ten kolor będzie ci świetnie pasował. Wiem, co mówię. Materiał już mam. No to do dzieła. Owinę cię materiałem. W ten sposób. Mam również taką ładną siateczkę. Nada sukience ciekawą fakturę. Uwaga, przymierzamy. Jeszcze tylko paseczek. I wszystko gotowe.
sukienka robi wrażenie. Wyglądasz w niej naprawdę pięknie. Co ona tam kombinuje? Dobry wygląd to dobre samopoczucie. Co to? Odkupię od ciebie tę sukienkę? Co ty na to? Nie jest na sprzedaż. To się jeszcze okaże. Może to cię zachęci. Wow, nowiutki telefon. Ale jednak muszę odmówić. Czekasz na lepszą ofertę, co? Lubisz biżuterię? Ha? Wow, klejnot większy niż pierścionek. Mogę przymierzyć? Tylko na chwilkę. Nie, nie mogę. Ta sukienka jest tylko dla mojej lalki. Niech ci będzie. Wcale jej nie chciałam. I tak wyglądasz świetnie. Już zbierasz komplementy. Wyskoczymy razem na lunch? Hej, znowu się kręci. Czas na stylizację włosów. Tylko jaką fryzurę wybrać? Już i tak masz ładne włosy. Coś mi burczy w brzuchu. Muszę coś przekąsić. Nie ma to jak makaron błyskawiczny. Wystarczy wrzucić do miski i zalać wodą. I danie gotowe. Nie chcę się ubrudzić. Nie mogę się doczekać. Dobra, wcinam. Nie chcę na to patrzeć. Rozczeszę ci włosy. Są takie złociste i jedwabiście miękkie. Ale to jednak nie to. Muszę wymyślić coś innego. Przeszkadzasz mi w jedzeniu. Zastanówmy się. Może po prostu? Zrób z tym coś. Chyba najlepiej, żeby... Hej! Co ty robisz? Nie! Nie mnie, tylko mojej lalce. Moje włosy już są doskonałe. Oczywiście. To trochę niekonwencjonalne, ale... Robiłeś to już wcześniej? To się staje dziwne. No patrzcie, prywatny stylista. No więc jaka fryzura? Marzy mi się coś oryginalnego. Już się robi? Wow! Loki są bardzo modne w tym sezonie? Co? Raczej nie. Wymyśl coś lepszego. Cena nie gra roli. Jak sobie życzysz. Mam coś akurat dla ciebie. O to mi chodziło. Czasami musimy podkreślić nasz naturalny blask. Wystarczy nacisnąć gadżet na włosach, a pozostawia po sobie śliczne klejnoty. Pomysłowe, co? Bo zasługujesz na najlepsze. Wow, wyszło nawet lepiej niż przypuszczałam. Nadajesz się na pokaz mody. O rany! Trudno z czymś takim konkurować. Co mam robić? Nie mam żadnych bajernych gadżetów. Ale mam za to kreatywność. Sorki, ale muszę cię przestrzec. Siedź spokojnie i nie bój się. Jeszcze mi za to podziękujesz. Albo i nie. Ups, coś nie tak? Chyba przegięłam z nożyczkami. Jakby to naprawić? Chwileczkę, mój makaron. Nadaje się do wszystkiego. Położę makaron na głowie lalki. Tworzę imponującą fryzurę. Odbiło jej, czy co? Prawie jak po wizycie w salonie fryzjerskim. A w razie czego masz przekąskę pod ręką, a raczej na głowie. Oj tam, patrz i podziwiaj. Moja lalka wygląda lepiej. Obie wyglądają cudownie. Wow, ale z niego czaruś. Kolejny spokojny poranek. Lepiej się ogarnę. Pobudka, dobry. Szarujemy ząbki. Ale jestem śpiąca. Łaskocze. Co za błysk. O nie. Może nie zauważę. Okej, co dalej? Makijaż w porządku. A, kolczyki. Zakładamy. A gdzie drugi? Na mnie nie patrz, nie wiem. Nic nie podejrzewa. Bardzo dziwne. Co teraz zrobię? Coś mi świta. Rysujemy trójkąt pisakiem 3D. O tak, ciaśniusieńko. Przy podstawie trójkąta zmieniamy kolor filamentu. Chcemy narysować arbuza. Skórkę rysujemy dwoma odcieniami zieleni. Potem czarne nasionka. Rysujemy je w dowolnych miejscach na miąższu. Następnie odwracamy i dodajemy kolczyk. Wygląda modnie i apetycznie. Ale to nie koniec. Pisakiem 3D rysujemy krótkie linie. To samo po drugiej stronie. W ten sposób powstanie nam liść. Bardzo ładny.
Odwracamy liść i przyklejamy przezroczystą słomkę. Przecinamy wzdłuż, tam przyczepicie liść do ucha. Wow, są świetne! A? Chcę zostać hydraulikiem. Wiedziałam. Mój Ken jest gotowy na imprezę. Zobacz, jaką ma fajową koszulkę. Wiem, jak przyciągnąć jego uwagę. Ups, uwaga, prysznic. Ha, hej, moja lalka. No wiesz co, Sunny? Sorki, to było niechcący. Ta, jasne, przygotuj się na rewanż. Bierz ją, Ken. A masz. Ha, zemsta jest słodka. Dobra robota. Jej futrzana kurteczka! Ma ogromną plamę! Zapłacisz za to! Oj tam! To było przezabawne! Co jest grane? Nie wiem! Boję się! Chyba tu utknęliśmy! Ach, całe brudne! Nawet nie chcę jej dotykać! Zupełnie jakby tarzała się w błocie! Moja lalka nie może tak wyglądać! Muszę coś z tym zrobić. Ech, zapuściłeś się, kolego. Wstydziłbyś się. Zobaczmy. Czy mogę tego jakoś użyć? Dla lalki to jak wanienka. Chyba mam pomysł. Ten plastik jest nudny. Podrasujmy go złotem. Wow, od razu lepiej. Złoty to mój ulubiony kolor. A ten stempel działa cuda. Co za uroczy wzorek! Trochę to czasochłonne, ale będzie warto! Skończyłam, ale muszę to czymś pokryć. Idealny będzie tu lakier do paznokci. Dobrze mieć różne drobiazgi w torebce. Czas na brokat! Kocham, jak się błyszczy! Jeszcze z drugiej strony. Uhu! Obficie sypnę! Nie ma czegoś takiego jak za dużo brokatu! Główna warstwa gotowa! Teraz czas na kilka bajernych ozdóbek. Po prostu uwielbiam klejnoty! Dodają wytwornego akcentu, prawda? Bajeczny efekt! Ta-dam! Jeszcze tylko kranik! Normalnie szczyt luksusu! Sama chciałabym mieć taką wannę! Wow! Jak ona to zrobiła? Ale zamiast wody będzie napój gazowany, bo w coli lepiej zmyje się brud! Tyle wystarczy! I wreszcie sekretny składnik! Uwaga! Bąbelki! Ale fajnie musuje. To będzie rewelacja. Wszystko, co najlepsze dla mojej kochanej Barbie. Dobra, gotowa na kąpiel. Wskakuj, dziewczyno. Och, jak miło. I pomyśleć, że zrobiłam to od zera. Jestem z siebie dumna. Nawet wygląda jak prawdziwe złoto. A co tam? Masz też drinka. Kąpiel w pełnym relaksie. Obsługa? Bardzo dziękuję. O tak. Ha? Skąd ty to wzięłaś? Nie pojmuję. Jak? Weź pilnuj własnego nosa. Okej. Okay. Spoko. Zajmę się tobą, Ken. Co my tu mamy? Czy jest tu w ogóle coś przydatnego? Ble. Kaszana. Ha, może samo pudełko? Mam już pewien pomysł. Będzie z tego mini zasłonka do prysznica. Całkiem nieźle. No tak, jeszcze sam prysznic. Pasuje idealnie. Wszystko zrobione. Zaraz cię umyjemy, brudasie. Gotowy na prysznic? Czas zmyć z siebie brudy i trudy dnia. Gratulacje, Alex. To co? Wystarczy tego leżenia w wannie. Masz ręczniczek. Odświeżona po kąpieli. Wow! Wyglądasz o wiele lepiej. Ty też. Dobrze sobie poradziliśmy. Dzięki, Ken. Czas na solidny trening. Seria brzuszków. Wow! Nie za wygodnie wam? Tylko by se leżały do góry brzuchem. Ech! Nie przestawaj. 3, 4... Słońce daje ci po oczach? Oj, niedobrze. Zapewnię ci trochę cienia.
Ale nie będę przecież wciąż nad tobą stała. Potrzebujesz okularów przeciwsłonecznych. Mam całą kolekcję. Podobają ci się? Te są byle jakie. Fuj. O, jakie oryginalne. Gwiazdy w oczach. Do wyboru, do koloru. Super stokrotki. Po co trzymam takie coś? Dziwne. Na pewno coś tu znajdę. Jak się czujesz w zielonym? Tak czy inaczej są za duże. A to co? Wiem, co zrobię. Nie ma to jak długopis 3D. Dostaniesz całkiem nowe okularki. Moje posłużą za inspirację. Do dzieła. Po prostu obrysuję fotkę. Najpierw dopasowałam rozmiar. Więc wiem, że będą pasować na Barbie. Uwielbiam dolarki i inne pieniążki. Dobra, najwyższy czas na przymiarkę. Proszę bardzo. Teraz zawsze masz przed oczami kasę. Co takiego? Chcesz, żebym założyła swoje? Chętnie. Uwielbiam to. Wow, niezłe okularki. Chciałbyś takie? Bo ja tak. A może by tak z tego? Spinacze łatwo się zgina. Spróbujmy. Wymaga to trochę precyzji. Przypomina to w ogóle okulary? O to chodziło! Specjalnie dla ciebie. Przymierz. Przystojniak z ciebie. Unikalne, bo ręcznie robione. Ha! No, nawet nie brzydkie. Aleksowi też się coś należy. Hej, Alex! A? Chcesz? Genialne! Masz w prezencie. Naprawdę? Jak miło z twojej strony. Nigdy nie miałem okularów przeciwsłonecznych. Jak wyglądam? Nasze lalki są super wypasione. No, raczej. Dobra robota. Fuj! Jej! Dobra, pobawmy się. Nowy dzień, nowe upokorzenia. Nigdy nie będziemy popularni. Wszyscy tylko się z nas śmieją. Chyba znalazłem coś ciekawego. Chcesz dowiedzieć się więcej o One, Two, Three, Go Trends? Zasubskrybujmy. Tylko niech nie boli. Chyba zadziałało. Wow, twoje włosy. Tego już nie potrzebuję. Pora na jazdę próbną. Uważaj, świecie, jesteśmy popularni. Nowi i odrodzeni. Cóż, prawie. Wow, co za fajne miejsce. Doskonały początek weekendu, co? Myślisz o tym, co ja? Nic nie mów. Zamówię. Okej. Okay. Co tam wziął? Dwa serniczki? Zapłacę kartą. Tej nie przyjmujemy. To może ta? Tak jest, dzięki. Deserek przyszedł. To twój ulubiony smak. Grace, tak? O, hej. Co ty tu robisz? Wybacz. Cóż, skoro już tu jestem... Nie wierzę, że tak mnie olał. Toż to skandal. Nie do przyjęcia. Muszę mieć unikalny styl. Tak, tniemy dalej. Do samego dołu. Teraz zacznie się prawdziwa magia. Podwójny supeł, żeby się trzymało. A klapy zawijamy pod spód i zsuwamy z ramion. Rękawy podwijamy, jeśli są długie. Uroczy top, nieprawdaż? Trąci modą na kilometr. Jake? Widzę, że dalej zajęty. Poczekam, aż zauważysz. Grace? Czy to... Bo ci muchy wlecą. Zaraz, a co ze mną? Nie znoszę tych ciuchów. Ja też tak mogę. A?
Wow. No tak, często mi się zdarza. Co powiesz na darmowe latte? Pora iść spać, misiu. Przed nami bardzo ważny dzień. Hej! Co się dzieje? Pamiętasz? Tak, daj czadu, aha. Uhu! Świetnie, widać, że ćwiczyłeś. Darmowy koncert w pokoju. Co za piękna praca palców. Uhu! Yeah! Robimy hałas. Yeah! Czadu! Wow, żelkowe misie. O, wszystkie są na podłodze. Niebieskich mi szkoda. Stacy? Nie! Co? Czekaj, nie smuć się. Ale moje cuksy! Niesprawiedliwe! Aż mi głupio. Wiem! Widzicie tę foremkę? Włóżcie miśki do środka. Wypełnijcie całą formę. Gdy skończycie, zalejcie całość żywicą. Nie spieszcie się. Zalewamy wszystkie miski. Powstanie z tego fajna bransoletka. Rock and roll, mała. To dla mnie? Daj rękę. Misiaczki zawsze będą przy tobie. Super! Woohoo! Dzięki, bracie. Dawaj, żółwiora. Super! Jeszcze jedno. Co? Mam ten pasujący sweterek. To dla mnie? Tak! Świetnie, braciszku. Tylko kozak może nosić różowe ciuchy. Mua. Mua. Hej, przyszłam na trening. W tym? Niedopuszczalne. Przebierz się. Jak to? Ale ja nie mam nic na zmianę. Czytaj. O, odzież sportowa. Mua. Zaraz wracam. Uwielbiam to. Wszystko gotowe. Widzisz tu lodowisko? Miało być sportowo. Spalamy tłuszcz. Teraz lepiej? Nie, nie! Co za nieogar z niej. Co teraz? Tak? Za mało mi za to płacą. A teraz? Nie! Serio? Tak, kocie ruchy. Cóż, nie. Dobra, to musi być to. Nie! A może teraz? Zaraz oszaleję. Czy ty mnie nie rozumiesz? I czemu ser krzyczy? Co mam teraz zrobić? Rzeczy znalezione? Obiecujące. Co mogłabym wykorzystać? Nie. Też nie. O to chodziło. Wystarczy nieco zmodyfikować. Weźcie nożyczki i przetnijcie. O tak. Tyle wystarczy. Teraz odwróćcie. I rozchylcie rozcięcie. I to wszystko. Niesamowite. Sportowe ciuchy. O, fajny top. Sama go zrobiłam. Masz fajny styl. Dzięki, kochana. Oj, muszę iść. Gotowa. Zatkało cię, co? Nic dziwnego. Dobra, ćwiczymy. Raz, dwa. Co? Już? Dopiero zaczęliśmy. No cześć, oto Gina. Ten, cześć, denerwuje się. A teraz poznajcie Grace.
No, dzień dobry. Gotowi na głosowanie? Która lepiej wygląda? Piszcie w komciach. Stój, stój, stój! Nie uciekaj przede mną! Mam cię! Dość tego uciekania. Pora na kąpiel. Żadnych wymówek. Uff, teraz pora na szorowanie. Co? Nie ma jej. Jakim cudem wyszła z wanny? Ach, zwiała mi. Tak, moje potwory. Uwielbiam je. Co ty tu robisz? Chodź ze mną. Uff. Nie, nie chcę się kąpać. Nie cierpię tego. Jesteś straszną paskudą. Tak, jestem paskudą, ale i tak cię wyszoruję. Nie, nie złapiesz mnie. Żadnego szorowania. Matko, zaraz przez ciebie zwariuję. Uhu, kaczuszka świetnie pływa. Jest super. Lubi swoje kaczuszki. No dobra, chyba wiem, jak mogę to wykorzystać. Wezmę dużą szklankę i wleję do środka przezroczystą żywicę. Patrzcie na te wszystkie bąbelki. Jeszcze trochę. W porządku, tyle wystarczy. Teraz dodam odrobinę barwnika. Wystarczy parę kropel. Teraz wszystko wymieszam. Trochę to potrwa, bo żywica jest gęsta. Dobra, koniec z mieszaniem. Teraz wezmę się za gumową kaczuszkę. W porządku, pora na prysznic w żywicy epoksydowej. Poleję kaczuszkę tak, żeby pokryła ją w całości. Jakie gęste! Po polaniu czekamy, aż stwardnieje. Tak, gotowe. Tada! Co ty na to, kochanie? Wow! O, Rety, patrzy na nie jak w obrazek. W końcu ją wyszoruję. Nie mogę uwierzyć, jak dobrze to działa. Wow! Patrz na to! Ja pierwsza! Hej-ja! O, jak ty to zrobiłaś? Nie mam pojęcia. Okej, tego się nie spodziewałam. Spójrz na to. Jest ich tak wiele. Myślę, że to już wszystkie. Wow, są takie miękkie. I wyglądają smakowicie. I jak smakują? Obłędnie. Są soczyste i takie pyszne. Okej, moja kolej. Nie znam karate, więc po prostu to pokroję. To takie ekscytujące. Wow, to galaretka. Spójrz, jak się trzęsie. Zobacz tylko. Spróbuj ją. Nie musisz mi mówić dwa razy. O tak, to jest pyszne. Co? Co się dzieje? Lexi, boję się. Nie podoba mi się to. Gdzie jesteśmy? Fajne ciuchy, Leo. Wygląda nieźle. Co takiego, Barbie? Mam otworzyć moją pokrywkę? Okej. Ha? Miska cukru? Jak słodko. Okej, zaczynamy. Ja też mam cukier. Miałam nadzieję na coś innego. Ale co my w ogóle mamy z tym zrobić? Mam pomysł. Będę potrzebowała tego patyka i garnka. Nadszedł czas na gotowanie. Dodam cukier do garnka, następnie dodam wodę. To powinno wystarczyć. Będę musiała podkręcić nieco płomień i zamieszać. Poczekam, aż cukier się rozpuści. Teraz mogę zdjąć go z ognia. Pozwolę mu lekko ostygnąć i przeleję do szklanki. Nie chcę nic rozlać. To jest iście płynne złoto, ale wygląda trochę nudno. Dodam więc barwnik spożywczy. Teraz to wymieszam. Wystarczy spojrzeć na ten kolor. Obtoczę patyk w cukrze. Następnie zanurzę go w szklance. Teraz czekam. Nie powinno to zająć dużo czasu. Lada moment. Spójrz na to. To jest niczym kryształowy lizak. Nie mogę się doczekać, aby go wypróbować. Wygląda pysznie. To jest takie dobre. I jak ja mam z tym konkurować? Będę musiał to przemyśleć. Chwileczkę. Już wiem. Wezmę to. Miło mi cię poznać. Lexi nie ma pojęcia. To jest niesamowite. Czekaj, gdzie się podziała moja lalka? Nie ma to jak pomocna dłoń. Nabrałem apetytu. Jakie pyszne. Dopiero tutaj była. Widziałeś moją Barbie? Twoją co? Oto i ona. Jakoś dziwnie wygląda. Co ty z nią zrobiłeś, Leo? O czym ty mówisz? Ja nie wierzę w to. Ona jest kaczką. A była jeszcze taka młoda. Zawiodłam się na tobie. Może uda mi się to naprawić? Patrz na to. Barbie czesze moje włosy. To takie zabawne.
Ale ona wygląda tak dziwnie. Przynajmniej mój lizak smakuje dobrze. Jest tylko jedno danie. Zamierzam je otworzyć. Nie, ja chcę. Mówię poważnie. Okej, zrobimy to razem. Dobry pomysł. O, cukierki i ziarna kukurydzy. Ja chcę cukierki. Nie, ja je zobaczyłam pierwsza. Puszczaj. To moje. Przestań, Lexi. Zobacz, co zrobiłeś. Ja? Ty zaczęłaś. To twoja wina. Dość. Wiem, co robić. Podzielimy je. Niech będzie. A ty co? Nie tak szybko. Będziesz potrzebować tej rękawicy. Załóż. Czy to naprawdę konieczne? Założyłem. Zadowolona? Owszem. Czas na słodycze. Włożę je do tej szklanki. Zielone cukierki. Moje ulubione. Proszę cię. Wszyscy wiedzą, że niebieskie cukierki są najlepsze. Wystarczy na nie spojrzeć. Potrzebuję tylko czegoś z mojej torby. Mam też przy sobie prostownicę do włosów. Nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się nagły problem z włosami. Co się dzieje? Mam świetny pomysł. Umieszczę cukierka na prostownicy i położę obok niego ziarno kukurydzy. Zaczynamy. To może jednak zająć trochę czasu. A więc to tak. Daj mi te ziarna. Przesypię je na talerz. Następnie dodam moje niebieskie cukierki. To powinno wystarczyć. Ja zawsze noszę ze sobą żelazko. Nienawidzę pogniecionych ubrań. I w ten sposób uprażę moje ziarna. Wow! Widziałaś to? Zrobiłem popcorn i jest niebieski. Mam! Smaczny. Czekaj, moja rękawica. Myślę, że mam już wszystko. A teraz zamierzam to zjeść. Ale to dobre. Lexi? To trwa dłużej niż myślałam. Udało się. Wiedziałam, że to zadziała. O, moje zęby. Co tu się właśnie stało? Nie martw się o to. Wszystko jest pod kontrolą. Po prostu włożę go do rękawicy. Nie ma tego dużo, ale będzie smaczne. Gotowa? Start! Nam! Byłeś zbyt wolny, Leo. Co? Przecież ja chciałem niebieską. Jestem z niej całkiem zadowolony. Na co czekamy? Ale miękka. Teraz nadmucham balona. Uwaga! Ha! To był zaledwie trening. Moja kolej! Daj mi tę gumę. Hej, zwolnij! Pokażę ci balon. Imponujące, co? To było fajne. To jeszcze nic. Chcesz zobaczyć coś fajnego? Nie spodziewałaś się tego, co? Dopiero zaczynam. Koniec żartów. Wow, co jest? Nie wierzę. Wow, to było dopiero coś. Co ty wyprawiasz, Leo? Stawiam wszystko na jedną kartę. Ale z ciebie amator. Nie masz ze mną szans. Uwaga! Nigdy więcej tego nie zrobię. O, fajnie to. Ja chcę pierwsza. Winogrona! Wyglądają tak soczyście. Nie mogę się doczekać, aby ich spróbować. A ty co masz? O, patrz na to! Mam watę cukrową! Wow, to mój szczęśliwy dzień! Ha, ja tam jestem zadowolona z moich winogron. Czekaj, coś tu jest pod spodem. To dzwonek. Ciekawe, do czego służy. Dzwoniła pani? Proszę pozwolić. Dziękuję! Wow, super! Tak trzymać? Mogłabym się do tego przyzwyczaić. Cała przyjemność po mojej stronie. Zasługuję na to. To chyba sam się nakarmię. Nie narzekam. Wata cukrowa jest najlepsza. To jak jedzenie chmurki. Jest taka puszysta. Czy może być coś lepszego? Nie sądzę. Jestem teraz taki szczęśliwy. To tak, jakby spełniały się wszystkie moje marzenia. Nic nie może zrujnować tej chwili. Ha? Co się stało? O, mój wiatrak się zepsuł. Hej, zacznij się kręcić. Ależ to jest denerwujące. Uff, ale tu gorąco. Przynajmniej mam wodę. To mnie ochłodzi. Chwileczkę. To podsuwa mi pewien pomysł. Lexi, musisz to zobaczyć. Umieszczę wodę na talerzu. Następnie zanurzę w niej watę cukrową. Wow, spójrz na to. Wata cukrowa się rozpuszcza. To jak magiczna sztuczka. Zamieniła się w pyszny napój. Teraz go zamrożę.
Wow, zrobił się z niej lód! I cały jest mój! O tak, pychotka! Zazdrosna? Skąd on to wziął? Hej, on ma loda! Już jest tak późno, muszę lecieć! Hej, wracaj tu! Co? Muszę teraz sama jeść te winogrona? Zaraz! Mam pomysł! Będę potrzebowała tej gigantycznej miski. Tak, to na pewno zadziała. Położę ją na podłodze. Następnie wrzucę winogrona do środka. A teraz najlepsza część. Dobrze, że umyłam nogi. To takie dziwne uczucie. Wszystko jest takie miękkie, ale podoba mi się. Robię sok winogronowy. Będę musiała je wszystkie zgnieść. To powinno wystarczyć. Wyszło dużo soku. Uff, ale ciężkie. To było niczym trening. Wleję go do szklanki. Ups, rozlałam trochę. Szkoda, że już nie mam tego lokaja. Czegoś tu brakuje. Wiem! Owoców! Te truskawki wyglądają tak świeżo. Dodam je do mojego napoju, ale to będzie dobre. Mam jednak jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Muszę to zamrozić. Wow! Własnej roboty lód! Kurczę, jestem pod wrażeniem. Wygląda niesamowicie. Winogrona i truskawki. Pyszne. Niebo w gębie. Ale to jest smaczne. Nie mogę przestać go lizać. Na zdrówko. Świetna robota, Leo. O, pierwsi goście. Cześć, kochana. Mua, mua. Super wyglądasz. Ty też. Najlepszego. Oj, etui na telefon. Dzięki, ale mam takie samo. Przepraszam. Mam coś jeszcze. Proszę bardzo. Ja mam zęby. No przecież. Na pewno coś tu mam. O! Zapomniałam o tym. Wybacz. Czekaj, to pisak 3D? Chyba coś wymyśliłam. Połóżcie telefon na blacie i zacznijcie kolorować go pisakiem. Idźcie od dołu do góry. Puśćcie wodze fantazji. Grunt to pokryć cały telefon. Żadnych pustych miejsc. Oczywiście omijamy obiektywy. Ostrożnie w tym miejscu. Teraz boki telefonu. Tak stworzymy wyjątkowe etui do telefonu. Właśnie takie. Proszę, mam coś innego. Wow, super. To ja wejdę. O, następny gość. Hej! 100 lat! Przyniosłem ci coś. Nie wiem, co wybrać. O, zobacz! Cześć! Jak leci? Nie trzeba za mnie płacić. Tak, ale wolę luksus. To wybierz mnie. Wow, jesteś świetna! Mamo, kup mi te! To jakiś żart? Zrobiłaś mi przykrość! A! Chcę taką! Dobrze, kupię ją! Oj, dziękuję! Zapraszam ponownie! Chodźmy, kotku, szofer czeka! Wow, sporo zabawek! Dzień dobry! Cii, liczę kasę! Przepraszam, będę cicho! O, co mam wybrać? O, to jest ładne. Ile? Nie stać mnie. Jestem bogaty! Juhu! Ehe, przepraszam. Co za to kupię? Co? Niech spojrzę. To chyba żart. Hej, to moje! Jak pan mógł? To moje kieszonkowe. Oszczędzałam. Oj, tam coś jest. O, to lalka! I to za darmo! Wow, ale mam szczęście! Wybieram cię! Wstawię to tutaj i jeszcze coś. Mam śliczny regalik. W sam raz do łazienki. I jeszcze ozdóbka. Witaj w nowym domu. Będziesz tu szczęśliwa. O, pewnie zgłodniałaś. Pyszna czekolada. Otwórz buzię. O nie! Co ja zrobiłam? Ubrudziłam sukienkę. Przepraszam. Jest tylko jeden sposób. Trzeba cię wyczyścić. Chwileczkę, coś tu nie gra. Nie ma wanny. O, pora to zmienić. Wystarczy sypnąć kasą. Aha, gdzie kurier? Wow, jak szybko. Hej,
dziwna ta wanna. Nic nie rozumiem. Ach, to się otwiera. I wszystko jasne. Jest piękna. Wstawię ją do łazienki. Jak elegancko. Wylejmy wody. To cię nie odpręży. Wiem, czego ci trzeba. Serduszek. Kąpiel gotowa. Spodoba ci się? Wow, ty to widzisz? O, nie wyglądasz najlepiej. Jesteś brudna. To nie schodzi. Czekaj, potrę mocniej. Jest jeszcze gorzej. I co ja zrobię? Chyba już wiem. Chodź ze mną. Wow, jaka fajna wanna. Bardzo jej tam dobrze. Aha. Mogę też wykąpać lalkę? Co? W życiu? Spadaj stąd. Jaka ona wredna. Spoko, wymyślimy coś. Na pewno coś mam. Chwileczkę. Aha, lśniący pieniążek. Wow, dzięki. Co my tu mamy? Nic szczególnego. Wysypię to. Muszę się temu przyjrzeć. Mam tylko takie rzeczy? Beznadzieja. O, a to co? Może się przydać. Tak, coś z tego zrobię. Do dzieła. Najpierw złożę papier w trójkąt. Zrobię zagięcie. Zrobię mniejszy trójkąt na dole. Zwinę tę połowę. To samo z drugiej strony. O tak. Cieszę się, że znam origami. Wreszcie się przydało. Obym nie zrobiła żurawia. Na czym skończyłam? Ach, składałam kartkę. Zagnę boki do środka. Idealnie. Potem je rozwinę. Nie trzeba nic więcej zginać. Teraz zmontuję wannę. Podwinę boki, tworząc odpowiedni kształt. Wow, wygląda nieźle. To samo z drugiej strony. Teraz to posklejam. Posmaruję klejem w sztyfcie. Teraz się nie rozpadnie. Chyba już wystarczy. Zaraz skończę. Odłożę tę część na bok. Wycięłam pasek z papieru. Zwinę go. Tak ciasno, jak się da. Zagnę rulonik. To będzie kran. Gotowe. Zbudowałam wannę. Co ty na to? Wiem. Wspaniała. Wypróbujmy ją. Postawię tutaj. To dobre miejsce na relaks. Co z wodą? Wybacz, gdzie moje maniery? Nie podglądam cię. Och, skończyłaś. Jesteś czysta. I jaka śliczna. Cudownie pachniesz. Świetnie się spisałyśmy. Jesteście gotowi? Panie, włączcie silniki. 3, 2, 1. Start! Brum, brum! Ale jazda! O nie! Wypadek! Co za emocje! Nie mogę się oderwać. Dojeżdżamy do mety. Juhu! Wygrałaś! Jesteś mistrzynią! Może się przełączyć? Co? Nie! Masz samochód? Nie. To się nie pościgasz. Omija nas każda zabawa. I płatki się skończyły. Ale mam pomysł. Wezmę się do pracy. Rozetnę pudełko i je odwrócę. Po środku wytnę duży otwór, a po bokach mniejsze. Pomaluję to. Wybrałam różową farbę. To śliczny kolorek. Pomaluję pudełko. Warstwa ma być równa. O to chodziło. Poczekam, aż wyschnie. Przede mną sporo pracy. Powycinam pół kola z papieru. Pozaginałam krawędzie. To będą koła. Dopasuję je do otworów. Potem ozdobię samochód. To klapa silnika. A to są światła. Żeby widzieć, gdzie jedziemy. To różowe patyczki do lodów. Przykleję je do maski. Zrobiłam fotele z pianki. Oto będzie przednia szyba. Jedziemy. Wygrajmy ten wyścig. Co to jest? To auto mojej lalki. Jasne. Skoro tak mówisz, wiadomo, kto wygra. Mamy turbo doładowanie. A my kijek. Jedź, jedź, jedź. Wow, zobacz, jak pędzi. Wow, jak szybko. Nie dotykaj mnie. Hej, a to co? Dobra robota, kotku. Spisałeś się na medal. Wow, lalka ze śmieci. Marzyłam o niej. Grzebiesz w kontenerach? Zobacz, co znalazłam. To ma być lalka? To lalka. Wow, wygląda jak księżniczka. Moja ma domek. I co teraz? Nie rozśmieszaj mnie. Co powiesz na to? Ma najnowsze dodatki.
Moja lalka jest w nim szczęśliwa. To lepsze niż karton. A więc to tak. Uważaj. Chyba ty. Zaczynamy. Witaj w domu. Trochę to ciasno. Fajnie być bogatym. Kupuję co zechcę. To niesprawiedliwe. Co masz na sobie? Brudne łachmany. Chciałabym dać ci ładną sukienkę. Jaka piękna suknia! Zasłużyłaś na nią. Jak się popisuje? O, wiem co robię. Wykorzystam sweter. Co ty robisz? Udajmy, że tego nie widzimy. Mam świetny pomysł. Włożę lalkę do rękawa. Nie o to mi chodziło. Może lepiej owinąć? Nie, jeszcze gorzej. Beznadzieja. A? Zaraz. A to co? Wykorzystam tę torbę. Na pewno się uda. Pora na metamorfozę. Wytnę wzór sukienki i ubiorę w nią lalkę. Zawiążę po środku. Wow, niesamowicie. Powinnaś być na wybiegu. Jesteś elegancka. Ewa, zobacz. Co? Żartujesz? To nie może być prawda. Mamy awarię. W samą porę. O to mi chodziło. Prawdziwe złoto. Wow, świetnie na tobie leży. Wyglądasz jak gwiazda. Wspaniale. Aha, popatrz na to. Skręci cię z zazdrości. Wow, jak się licznie. Urządźmy przyjęcie. Co? Nie, nie jesteś zality. Nieważne. To takie trudne. Decyzje, decyzje. Które buty włożyć? Muszą pasować do moich. Te? Nie. Ty też jesteś bosa. Mam ładne skarpetki. Nie patrz na dziurę. Trochę mi wstyd. Nikt tego nie widzi. Muszę to ukryć. Świetnie. Ale nadal nie masz butów. Co mam w szufladzie? Może coś tu znajdę. Fuj, pająki. Uch, dopadły mnie. A psik. Muszę częściej sprzątać. Chyba zacznę od razu. Zaraz, zaraz. Już wiem. Narysowałam owal na gąbce. Wytnę go. To samo na innych kolorach. Jakie to ładne. Ustawię elementy na sobie. Właśnie tak. Przykleję pasek na wierzchu. Przymierz to. Wow, są idealne. Pora je przymierzyć. Ojej, wyglądasz super. Stylowo i praktycznie. Też bym takie chciała. Hej, Ewa, popatrz na to. Co mam wybrać? Co? Wow! Są lepsze od moich. Głodna jestem. Muszę coś przekąsić. Ha, nauczycielka zajęta książką. To moja szansa. Zawsze trzymam pod stołem smakołyk na czarną godzinę. Ach, tu jest. Muszę się spieszyć, bo jak zobaczy, to się zdenerwuje. Hej, co tam podjadasz? Nic takiego. Nie wiem, o czym mówisz. Co za bezczelność. Nie zatrzymasz mnie? Ewa, wstydziłabyś się. No, wstydzę się, ale przynajmniej nie o pustym żołądku. Niczego nie żałuję. Zapomnijmy o tym niefortunnym incydencie. Jeszcze nie zabiłam głoda. Na szczęście skitrałam tu wcześniej chipsy. Tym się powinnam najeść. Podobno najlepiej chować rzeczy na widoku. Na przykład tutaj. Spokojnie, niczego nie zauważy. Pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Otwórz buzię. O, jak miło. Dziękuję. Zaraz, jak to? Od kiedy mam trzecią rękę? A? Ile razy muszę powtarzać, że na lekcji nie wolno jeść chipsów. Rozumiesz? Och, tak, rozumiem. Że ani słowem nie wspomniała o pączkach. Co tam się dzieje? Ups, odwróć uwagę. Obserwuję cię. Oj tam, i tak ją przechytrzę. Aha, mam cię. Po prostu plecy mnie swędzą. Ha, Ewa coś kombinuje. Jest przebiegła jak lis, ale nie tak przebiegła jak ja. Wiedziałam, że kiedyś przyda mi się ten manekin. Teraz tylko drobna charakteryzacja. Super, w końcu przestała się na mnie gapić. Aha, tego właśnie szukałam. Taki stres, zasłużyłam na nagrodę. Widzieliście kiedyś piękniejszego pączka? Różowy lukier, posypka. To praktycznie dzieło sztuki. Nawet nie napoczynaj tego pączka. Ostrzegałam cię. Nie! Hej, czemu jesteś łysa? Oddawaj,
To niesprawiedliwe! Pewnie sama chcesz go zjeść. Puszczaj! Natychmiast, Ava! Gdybyś tylko wkładała równie dużo wysiłku w naukę. Koniec z tym, jasne? Muszę się teraz zająć ocenianiem testów. Co mnie to... Chwileczkę! Mam genialny pomysł! Na początek narysuję dwa małe kółka. Połączę je kilkoma liniami. Na dole i na górze. Następnie na całej długości narysuję falisty wzorek. I jeszcze bezpośrednio między kółkami. Po naszkicowaniu poprawię długopisem, żeby kształty były wyraźniejsze. Wystarczy trzymać się pierwszego szkicu. Ostrożnie, żeby nie wyjechać poza linię. Okej, nawet przypomina pączek. Potem gumką zetrę pozostałe ślady ołówka. A teraz kolorowanie. Koloruję tylko górny obszar powyżej falistego wzorku. To będzie oczywiście lukrowa polewa. Od samego patrzenia ślinka mi cieknie. Następnie pokoloruję samego pączka. Na ciemno pomarańczowo. Korektor świetnie nadaje się do robienia posypki. Dziabnę tu i ówdzie na lukrze. Warto też trochę zacieniować, po prostu pogrybiając krawędzie. Tak samo zrobię z posypką. Dzięki temu pączek będzie bardziej realistyczny. I gotowe! Czas na drugi etap planu, czyli na ukradkową zamianę. Pączuś jest mój, a w pudełku zostawię obrazek. Huh? Co się dzieje? Mogłabym przysiąc, że coś słyszałam. Coś nie tak? Przecież grzecznie sobie czytam. Pamiętaj, nie spuszczam cię z oczu. No patrzcie, książki czasami się jednak przydają. Głównie do ukrywania za nimi pączków. No już, lećcie na następne zajęcia. Wreszcie dzieciarnia sobie poszła. Tak długo na to czekałam. Hej, jak to? To nie pączek. Oszukała mnie. Ava! Selfie! Wyszło cudownie! Chyba się nie spóźniłem. A skoro mowa o cudach, patrz, to Kevin. Ojej, jak wyglądam? Cześć, Kevin! Siadaj tutaj! Jak fajnie, że jesteś! Już do ciebie idę! Wow, ależ on przystojny! Bylibyśmy świetną parą! Już to widzę! Dom, dwójka dzieci! Super rozkoszne oczywiście! Zaraz, co się stało? To nie tak, jak myślisz. Ta, jasne! Muszę iść. Patrz, no i jestem sam. Hej, Ava, musisz to zobaczyć. Zostaw mnie w spokoju. Och, co ją ugryzło? Tu jesteś, Ava. Kupiłam ci loda na patyku. Nic od ciebie nie chcę. Czekoladowy, twój ulubiony. Odczep się. Ale rozpuści się. Wiem, o co ci chodzi. Z Kevinem to... I już jej nie ma. Może mi się to przyda. Najpierw wycięłam kółko z żółtego papieru. Narysuję na nim buźkę. Najlepsze będzie ta ze łzami radości. To klasyk. Wytnę też dwa kolejne kółka, żółte i różowe. Umieszczę je na pierwszej emotce. Na wierzchu narysuję buźkę z serduszkami w oczach. Urocza, prawda? Na to nałożę kolejne dwa kółka i narysuję jeszcze jedną emotkę. Może tym razem smutną buźkę. O, jaka skwaszona mina. Na tym umieszczę różowe kółko. Obrócę i z drugiej strony przykleję patyczek po lodzie. Jak mogła mi to zrobić? Ava, mam coś dla ciebie. Co tym razem? To jesteś ty. Ale spróbuję cię rozweselić. Bardzo śmieszne. A to jestem ja. Kocham cię. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Weź, bo ludzie patrzą. No i bardzo dobrze. Ważne, że już masz lepszy humor. No, może odrobinkę. Przepraszam, Ava. Naprawdę nie chciałam, żeby tak to wyszło. O kurczę, patrz. Jesteś taki zabawny, Kevin. Meh, nie w moim typie. Sama to zrobiłaś? Sobie zrobić makijaż. Chcę ładnie wyglądać. Bycie doradcą urodowym to ciężka praca. Ale się najadłem. Jesteś gotowa? Sam oceń. Co? Co ty zrobiłaś? Przestań krzyczeć! To było straszne! Jest też tak źle? A mi się podoba. Przez długi czas będą mi się śniły koszmary. Czekaj, chyba mogę to wykorzystać. Żartujesz, prawda? Brudny widelec? Użyj go do zrobienia makijażu. Och, okej. Czuję się dziwnie. Rozprowadzę kosmetyk pomiędzy ząbkami. Dzięki temu powstaną cienkie linie, a potem użyję jaśniejszego odcienia. Nie wygląda dobrze. Jeszcze. Teraz muszę zmieszać kolory. Zacznę od boków nosa.
Co za naturalny efekt! Do nakładania cieni użyję łyżki. Przytrzymam ją przy oku i nałożę cień. Przycisnę trochę mocniej, żeby linia była ciemniejsza. Wow, ogromna różnica! Jestem pod wrażeniem. Jak wyglądam? Wow, jesteś piękna! Takiej reakcji oczekiwałam. Bardzo mi się podoba. Liam, wszystko okej? Dziwnie się na mnie gapisz. O, racja. Zabiorę to. Myślałem, że nic po mnie nie widać. Coś mówiłem? Wciągnijcie do strzykawki żywicę z brokatem i wstrzyknijcie do foremki w kształcie motyla. Poczekajcie, aż stwardnieje. Potem wyjmijcie z formy. Przyczepcie haczyk i łańcuszek. Będą z nich ładne kolczyki. Wow, są śliczne. Kto mówił, że kolczyki muszą być drogie? Cześć, David. Chcesz coś kupić? Co za bogaty wybór! To jest ładne! Wow, są śliczne! Ale chyba raczej nic nie kupię. Pójdę już sobie. Pa! Może sama zrobię biżuterię? Mam wszystko, czego potrzeba. Niech spojrzę. O, to się przyda. Nawlekę koraliki na żyłkę. To trudniejsze niż sądziłam. Prawie. No już. Udało się. Teraz zawiążę. Och, zacznę od nowa. Całkiem. Trochę za mała. Może jakoś ją wcisnę. Och, to nic nie da. Muszę ją rozciągnąć. Nie! Znowu? Och, jakie to wkurzające! Dość tego. Głupia bransoletka. A chciałam tylko coś ładnego. Och! Skąd się wzięły te cytryny? Wow, niesamowite! Ale ich tu dużo. Mam świetny pomysł. Jeśli uwielbiacie owoce i biżuterię, to patrzcie uważnie. Pokrójcie cytryny na plasterki. Uwaga na palce! Ułóżcie plastry na blaszę do pieczenia. Włóżcie do rozgrzanego piekarnika. Pieczcie, aż cytryny całkiem wyschną. O tak, ale nie będą do jedzenia. Potem napełnijcie wodnym szkłem. Zanurzcie cytryny w płynie za pomocą drewnianego patyczka. Muszą być całe pokryte. Nadmiar szkła odsączcie. Przewleczcie haczyk przez dziurkę po patyczku. Powtórzcie z pozostałymi. Wow, są świetne! Matka natura puchnie z dumy. Może uda mi się trochę zarobić? Otwieram stoisko. I co ty na to? Przepiękne. Poproszę parę. Proszę bardzo. Cześć, Ewa. Piękne kolczyki. Zamienisz się? Pewnie. Proszę bardzo. Wow, zależało mi na niej. Jest piękna. Jaka pyszna herbatka. Wspaniała. Co do diabła? Och, pora wstać i zacząć dzień. Czemu zostawiła tu swój kubek? Nie widzisz, że sprzątam? Zaraz, zostawiła okrągły ślad? Nie! Może jak mocno potrę, to zejdzie? Zaraz, wzięła następny kubek? Ten też gdzieś zostawiła. I oto kolejny ślad. Ach, pycha. Fajny ten rakietowy kubek. Poważnie? Chodzę za nią po całym domu. Co? Znowu? Czemu Sunny tak dużo pije? I to z tylu kubków. Wszędzie je zostawia. Na każdej powierzchni. Ach, padam z nóg. Ciągle tylko sprzątam. Może zostało coś do picia, co? Plaster pomarańczy. Położę to na folii i wezmę pistolet na klej. Zrobię okrąg z kleju dookoła plasterka. Nie musi być idealny, bo owoc też taki nie jest. Ale musi być odpowiednio gruby. Jeszcze odrobinę, żeby brzeg był wyższy. Dobrze. Teraz, żeby było ładniej, dodam złoty brokat.
Nie trzeba dużo, nie chcę przesadzić. Teraz pora na żywicę epoksydową. Lejemy. Zaleję nią cały plasterek. Dzięki randowi z kleju żywica nie wypłynie. Teraz, kiedy stwardniała, można wyjąć z foremki. Jakie ładne, ale to nie koniec. Pomaluję brzegi. Wykorzystam tę złotą farbę. Proszę bardzo, podkładka gotowa. O rety, jaka ładna. Wyszła lepiej niż się spodziewałam. Czekaj. Od teraz stawię kubki na podkładce. Rozumiemy się? Tak, sama zrobiłam. Ochroni nasze meble. Dobra, pokój z głowy. Wrzucę coś na ząb. Zaraz? Co do jasnej anielki? Skąd się wzięły te kubeczki? Och! Miłość dobrze robi na natchnienie. Aby potrafił to docenić. Ryzyk fizyk. Cześć, David. Fajnie, ciekawe, co napisała. Tak, już wiem, co jej odpisać. Tylko spokojnie. Niech pomyślę. Auć. Moje książki. Wybacz, pomogę je pozbierać. O, takie miękkie. Aha, wow. Książki? A, no tak. Więc... No tak, dzięki. Chyba się zakochałem. Zaraz, spojrzę jeszcze raz. Tak, to wyjątkowy chłopak. A. O, już wiem, jak odpisać. Przypomnę jej chwilę, kiedy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy. I po kłopocie. Super. Wow. Pamiętam to. Co za słodziak. Kocham cię, mała. Przygotowanie to ważna część procesu tworzenia. I sporo popraniny. Tak czy siak, zrealizuję mój pomysł na dzieło. Pierwsze pociągnięcie jest najlepsze. Dodam błękitne elementy. Wygląda coraz lepiej. Chyba nie. Coś okropnego. Nie, dobrze, że mam sporo papieru. Ładnie. Jeszcze gorzej niż poprzednio. No dalej, skup się. To chyba jakaś kpina. Czemu nie umiem namalować durnego kwiatka? W porządku. Spokojnie. Głęboki wdech. Dam radę. Potrafię to zrobić. Do dzieła. Ostrożnie. Ostrożnie. Hopsik! Niefortunny przypadek. Ale zaraz, zaraz. Co za ciekawy kształt. Wykorzystam go. Różne pociągnięcia pędzla stworzą rozmaite, ciekawe wzory. W moim przypadku płatki. Kiedy namalujesz cały kwiat, dodaj zieloną łodyżkę i liście. Widzisz, jak ładnie wygląda? Ostrożne pociągnięcia mają potencjał. Można nawet połączyć kwiaty. To zapełni puste miejsce. Wiedziałem, że się uda. O, sam to wszystko namalowałeś? To dla ciebie, Eni. Ja będę malował dalej. Tym razem zastosuję nową technikę. Ale spokojnie, nie zmienię motywu. Dzięki tym pociągnięciom liście wyglądają jak żywe. Możecie poświęcić im nieco więcej czasu. Domalujcie też trawę. Ta część jest nieco bardziej skomplikowana. Wykorzystam piankowe farby jak ta, żeby stworzyć ciekawą teksturę. I to balonem. Czyż to nieprzyjemne? Użyję go jak stempla. Powstaną fajne, oryginalne kwiatki. I jeszcze ten. Fajne, co? Super. Co ty na to? David! Sam wymyśliłeś tę technikę?
To moja tajemnica. O, jaki wesoły obrazek. Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia. Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. O, wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. A ja? Proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne! Do roboty! Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj, czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka. Mój mały malarz. Nieokropny dzień. Jestem wściekła. Wow, spokojnie, wysypałaś mój popcorn. Proszę, poczęstuj się. Wow, no cóż, co poradzę? Wiem, wykorzystam swoje umiejętności i przebadam cię. Żartujesz sobie, nawet nie jesteś lekarzem. Nie pomożesz mi. Zostaw mnie w spokoju. A co za markotność, wielka szkoda. Poprawię ci nastrój, bądź wesoła. Co my tu mamy? O, słodycze. Chwila, moment. Chyba wpadłam na pewien pomysł. Na początek wezmę ziarna kukurydzy. Tyle wystarczy. Teraz dodam słodycze. W porządku. Przykrywamy i podgrzewamy. Cukierki się rozpuszczają, a kukurydza praży. Dobra, zobaczmy. I to się nazywa fajny popcorn. Każdy by się rozweselił. Patrz, zrobiłam specjalny popcorn. Co to? Jak to zrobiłaś? Pięknie pachnie. Dobra, daj spróbować. Oj ja. Wow, jak tęcza w ustach. Od razu mi lepiej na sercu. Wiedziałam, że się uda. Tak się cieszę. Ore, ty jak się wybrudziłaś. Trzeba cię wyczyścić. Uwaga. Sufit przecieka? Chętnie wezmę prysznic. Jakie to przyjemne. Spokojnie, o tobie też pamiętam. Złapię tylko parę kropel. Wystarczy. Pozbędziemy się brudu. I będziesz zupełnie jak nowa. Każdy czasem potrzebuje chwili dla siebie. Ułóż się wygodnie. Jaka maleńka szczoteczka. Ostrożnie. Otwórz buzię. Będziesz mieć hollywoodzki uśmiech. Aż razi w oczy od patrzenia. Masz lśniące ząbki. Teraz moja kolej. Co za ukojenie. Tak trzeba żyć. A ty, dobrze się bawisz? Czym się zajmiemy, laleczko? Muszę ci poprawić fryzurę. Jest nieco nudna. Nie martw się, wiem co zrobię. Jestem specjalistką od wizażu. To twoja wina. Zacznę od nowa. Wyglądasz, jakbyś się przedzierała przez zarośla. To denerwujące. Miło cię widzieć, kochanie. Rozumiem. Zaraz. Chodzi o moją lalkę. Dobrze. Wezmę odpowiednie narzędzia. Gdzie one są? To mi się przyda. Nie będzie łatwo. Nie ruszaj się. Przygotuję miskę. Wleję do niej wodę. I odrobinę barwnika spożywczego. Dokładnie go rozmieszam? Świetnie. A gdzie moja klientka? Zanurzę w wodzie włosy lalki. Nie za gorąca dla pani? Co ja plotę? Przecież to lalka. Poczekam, aż woda wsiąknie we włosy. Potem ścisnę, żeby pozbyć się nadmiaru. Teraz wysuszymy pani włosy. Wow, do twarzy pani w tym kolorze. Bardzo ładnie. Gotowe? Wow, co za zmiana. Jasne, nie pracuję za darmo. No tak, oczywiście. Mogę zapłacić cuksami?
Dlatego nie przyjmuję dzieci. Wspaniale się czuję. Zupełnie jak nowa osoba. Co za włosy. Chciałabyś zmienić fryzurę? Kiedy ostatnio używałaś szamponu? I co tu począć? Chwileczkę. To się może przydać. Warto spróbować. Położę lalkę na blacie. Teraz obetnę jej włosy. Wow, do twarzy ci z krótkimi. Ale z łysą głową niekoniecznie. Przyszyję włóczkę do głowy lalki. Wybiorę różne kolory. Będzie bardziej oryginalna. Teraz odetnę nadmiar włóczki i przyczepię głowę z powrotem. Wow, chciałabym mieć takie włosy. Wyglądasz świetnie. Zazdroszczę ci. Ewa chyba też. Przepyszny krem czekoladowy. Spróbuj. O nie, ubrudziłam ci spodnie. Tak mi przykro. Trzeba cię przebrać. Dobrze, że mam walizkę pełną ubrań. Warto być zawsze przygotowaną. Co ty na to? Ładne, prawda? Proszę, przymierz to. Spodoba ci się. Wow, pasuje ci. Jesteś śliczna w każdym stroju. Prawdziwa klasa. Powinnaś trafić na wybieg. Wow, brak słów. I ten śliczny kiciuś. Fajny detal. A może coś luźniejszego? Idealny strój dla turystki. Elegancki, ale wygodny. Spotykasz się z koleżankami? W tym będziesz się świetnie bawić. Na pewno zostaniesz duszą towarzystwa. Wyglądasz super. Wow, ile ona ma ubranek. Nawet moja szafa jest biedniejsza. Musimy zrobić dla ciebie parę ciuchów. Pora na szał zakupów. Zakryj się. Ups, wybacz. Nie wiem, gdzie podziać oczy. Spokojnie, zakrywam ją. Hej, Ewa, pst. Pożyczysz mi to? Skarpetę, za tobą. Pomalowałam właśnie paznokcie. Proszę, jest mi potrzebna. Dobrze, masz. Fuj, to obrzydliwe. Dzięki, będzie w sam raz. Najpierw odetnę palce skarpety. Właśnie tak. Teraz wytnę trójkąciki po bokach. Świetnie mi poszło. Chcesz przymierzyć? Wow, wyglądasz super. Też bym chciała taką sukienkę. Dzięki, Ewa. Ha? Nic nie słyszę. Nieważne. Wow, nie, co ja zrobiłam? Zdejmę to. Przepraszam cię. Czy kiedyś mi wybaczysz? Jesteśmy znawcami sztuki, nie martw się. Słyszeliśmy o trzewiku. Bardzo oryginalne. Wyjątkowe pociągnięcia pędzla. Widziałam lepsze, ale i tak jest nieźle. Widzę, że zrobił wrażenie, a na panu? Sam nie wiem. Co takiego? No dobrze, jest ładny. Od razu lepiej. Musi być idealny. Mam pewien pomysł. Przygotuję miskę z wodą i wleję do niej lakier. Użyję paru kolorów. Ma być pięknie. To powinno wystarczyć. Teraz zanurzę bucik i poruszam nim w wodzie. Chcę go dokładnie pomalować. O, jak pięknie. Niczym buty od projektanta. Wow, co za niezwykły kunszt. Domy mody w Mediolanie będą zazdrosne. Kupimy je. Zanurzyła but w lakierze do paznokci. Jeśli to takie proste, to też spróbuję. Muszę tylko znaleźć but. Orety, gdzie on jest? Sprawdzę w internecie. Nie stać mnie na żadną parę. Wszystkie są bardzo drogie. I co mam teraz zrobić? Już wiem, odłożyłam coś na czarną godzinę. Chyba myszy to znalazły. Ach, czemu los mnie tak traktuje? I co ja teraz zrobię? Może znajdę pieniądze pod kanapą? Pistolet na klei i mazaki. To mi się przyda. Puszczę wodze fantazji. Najpierw nałożę balon na stopy lalki. Dzięki temu się nie ubrudzą. Wygląda jak skarpeta. Posmaruję balon klejem. To będzie moja forma. Teraz wezmę piankę kreatywną. Narysuję na niej podeszwę. I potem ją wytnę. Teraz kolorowanie. Narysuję na bokach tęczę. I obrysuję dookoła różnymi kolorami. Wow, wygląda super. Posmaruję jedną stronę klejem. A potem przykleję formę. Zrobiłam buty.
Ale to nie koniec. Pokoloruję klej korektorem. Narysuję małe białe kropeczki. Jakie one fajne! Zrobiłam je całkiem sama. Oby spodobały się lalce. Przymierzę je. Pasują idealnie. Wow, są wspaniałe. Wyglądasz bardzo modnie. Masz wrodzony talent. Ha? Wow, popatrz tam. Czy ja dobrze widzę? Odkryliśmy geniusza. Dokąd państwo idą? Muszę obejrzeć te budki. Dzień dobry. Brawo, wspaniała praca. Dzięki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To dla mnie? Zaraz, chcecie kupić buty? Nie są na sprzedaż, należą do lalki. Ale dzięki nam będziesz sławna. Chcę tylko, żeby lala była szczęśliwa. Wynośmy się stąd. Jak ślicznie wyglądamy. Zaraz, ty też potrzebujesz telefonu. Kupiłam to dla ciebie. Teraz możemy do siebie pisać. To niegrzeczne. Jesteś bardzo niewdzięczna. Spróbujmy jeszcze raz. Weź szczoteczkę do ręki. Muszę coś z tym zrobić. Dzięki, tajemnicze ręce. To trudne zadanie. Muszę to dokładnie zaplanować. Moja lalka ma malutkie rączki. A może jeśli... zaprojektuję torebkę. To będzie świetne. Fuj, okropieństwo. Nudna i nieciekawa. Zacznę od początku. Skup się, Ewo. Na pewno mi się uda. Od razu lepiej mi idzie. Będzie na łańcuchu. Wow, jaka piękna. Zostanę projektantką. Jestem genialna. Potrzebuję złotej pianki. Wytnę z niej taki krzyż. Potem oderwę papier z tyłu. Odpowiednio pozginam. I ścisnę krawędzie. Potem zwinę najdłuższy element. I torebka gotowa. Jeszcze dodam łańcuszek. Wow, nosiłabym ją. Proszę bardzo, tego było ci trzeba. Schowamy do środka twoje rzeczy. Pomieści ich sporo. Zawsze będziesz mieć pod ręką telefon i szczotki do włosów. Patrz, wszystko wejdzie. Wow, wyglądasz świetnie. Muszę ci zrobić zdjęcie. To na pewno trafi do internetu. Uśmiech. Na żywo, co przekażę pani swoim fanom. O, dzień dobry. Proszę nagrywać pod innym kątem. Co? Proszę się odsunąć, mówiłem do lalki. Bardzo przepraszam. Hej. Proszę się nie pchać w kadr. Co za poniżenie, co ja zrobiłam? Wreszcie mam szansę. Zabiorę to. Tego właśnie mi trzeba. Muszę działać szybko. Nie chcę, żeby Ewa zauważyła. Najpierw odetnę tę łatkę. Ma bardzo ładne kolory. Teraz dodam suwak. Posmaruję klejem z obu stron i przykleję piankę z brokatem. Teraz to uformuję. Zwinę suwak i przykleję do kawałka tektury. Musi się trzymać. Posmaruję krawędzie klejem. Dobrze, że mam pewne dłonie. Tyle wystarczy. Teraz przykleję więcej pianki. Nie może mieć dziur. Zrobię to samo z drugiej strony. Teraz wytnę ten kształt z łatki. I przykleję do pianki. Jeszcze dwie kropelki na wierzchu. Właśnie tak. Przykleję kawałek materiału. I po stronie bez cekinów. Moja lalka ma plecak. Proszę bardzo, schowaj tu swoje rzeczy. Wow, chciałabym tak wyglądać. Możemy się pospieszyć? Skąd Eni ma ten plecak? Bardzo ładny. Dzięki, fajny, prawda? Podoba mi się. Zaraz. To moja sukienka? Co? Nie, tu nie ma sukienki. To przecież... Porozmawiamy później. Nie ma to jak dzień w spa. Dobrze jest się czasem porozpieszczać. Wiesz, co mam na myśli. Nie mogę się doczekać. Złota maska na twarz. Lepiej już być nie może. Nie mogę zapomnieć też o mojej lalce. Plastikowe życie nie jest tak fantastyczne, jak może ci się wydawać. Zasługuję na to, co najlepsze. Czy to kąpiel stóp? Są takie zmęczone po całym dniu chodzenia. Jeszcze te zakupy. O tak! Jak cieplutko. Złoto działa zbawiennie na worki pod oczami. Nie żebym ja jakieś miała, ale wiesz. Czuję się taka dopieszczona. To spa jest niesamowite.
A to oznacza, że mogę umyć nogi. To dopiero życie, co? Zatrzymamy je na przekąskę. Ach! Co się stało? Wow, impreza Barbie! To jest to! W końcu nam się udało! Wszystkie popularne lalki tam będą! Musimy wybrać strój! Uwielbiam tę część! Pokaz mody! Widzisz coś, co ci się podoba? Nie, nie! Ja to w ogóle kupiłam? Rany! To jakaś modowa porażka! Och, jestem gotowa! Co o tym sądzisz? Tylko szczerze? Wow, wyglądasz niesamowicie! Czekaj, jest jakaś impreza Barbie? Nasze zaproszenie musiało zaginąć na poczcie! Psst! Chodź tutaj! Jest sposób, byśmy mogły pójść na imprezę! Hej, możemy się do was przyłączyć? Proszę, bardzo proszę! Lepiej zapytam Betty. Betty, posłuchaj, one chcą iść z nami na imprezę. Naprawdę? One? No w sumie, dobra, czemu by nie? Mój człowiek mówi, że możecie iść. Juhu, dzięki! To takie ekscytujące! Ale z tym trzeba coś zrobić. Musimy dbać o naszą reputację. Mam na myśli te stroje. Uch! Musi być jakiś sposób, by temu zaradzić. Czekaj, już wiem! Ten balon rozwiąże wszystko. Bierzmy się do pracy. Jeszcze chwilkę. To jest to. Co o tym sądzisz? Jest szykowna, ładna i od razu widać, że jestem gotowa na imprezę. Wow! Uwielbiam ją. Mam torebkę, która będzie do tego pasować. Zaraz. Wygląda na to, że mój pies ją zjadł. A niech to. To była moja ulubiona. Udawaj, że tego nie widziałaś. To może już iść do kosza. W porządku. Ale faktycznie będziesz czegoś potrzebować. Na szczęście mam tu tę błyszczącą kartkę. Zaznaczę na niej linię. Teraz zrobię w niej zagniecenia. Następnie będę mogła ją złożyć. Zrobię tu jeszcze jedno zagięcie i to samo po przeciwnej stronie. Zagniotę rogi. Chcę zrobić małe trójkąty. Właśnie tak. Następnie złożę boki i przytrzymam te trójkąty. Teraz złożę kartkę w taki sposób. To zupełnie jak origami, z wyjątkiem tego, że nie robię ptaka. To już wszystkie zagniecenia. Mogę zacząć składać torebkę, zagnę rogi do środka i złożę górę. Tutaj zaczyna się trudna część. Muszę chwycić za te boki i wepchnąć je do środka. Teraz połączę te części razem. Następnie muszę złożyć ten kawałek jak kopertę. Zrobię tutaj klapkę. I to już wszystko. Mała, urocza torebka, ale przyda się jej trochę blasku. Mogę dodać ten łańcuszek. Będzie z niego świetny pasek. Idealnie. Właśnie tego potrzebuje moja lalka. Nie mogę się doczekać, aby wszystkim pokazać. To idealne akcesorium. Świetnie komponuje się z twoją sukienką. Wyglądasz cudnie, kochana. I co o tym sądzisz? Więc tak się chcesz bawić, co? No to zaraz ci pokażę. Tylko poczekaj. Mam! Czekaj. Czy to pudełko po butach? Zresztą nieważne. Nada się w sam raz. Będę musiała je tylko nieco przerobić. Pokryję je czarną farbą. Następnie poczekam, aż wyschnie. Teraz wezmę złotą farbę i pomaluję nią górną część pudełka. Chcę zrobić pewien wzór. Coś wyjątkowego. Klejnotów nigdy za wiele. Pomaluję w ten sposób każdy bok. Będzie wyglądać elegancko, ale równie szykownie. Powinno wystarczyć. Wygląda świetnie. Wyjmę tylko te buty. Nawlekam metalową kulkę na złoty sznurek i zrobię dziurę w górnej części pudełka. Przeciągnę sznurek przez otwór. Brakuje jeszcze tylko trochę gotówki. Wspaniale! Musisz to zobaczyć. Takiej torebki nie powstydziłaby się żadna lalka. Proszę bardzo. Wow, to jest piękne. Tak dobrze mnie znasz. Myślę, że jesteśmy gotowe. Pora się zabawić. Uff, co za dzień. Nawet mi nie mów! Co? Co to jest? To prezent od Kena! Jest taki kochany! I romantyczny! Uch, nie zapominaj, że to mój chłopak! Co powiedziałaś? Chcesz się bić, co? Uch, a masz! Trzymaj się z dala od Kena! Przestańcie! Chyba masz rację. No najpewniej jest prezent dla nas. Wcale, że nie, jest nasz! To... Uch, zresztą nieważne. Zamierzam go otworzyć. Wtedy dowiemy się, dla kogo to jest. Wow! Spójrz na to! Jest wspaniały! Ken ma najlepszy gust! Mówiłam, że to dla nas! Jakby mnie to obchodziło! Chodź, wypróbujmy go! Wygląda na bardzo wygodny! O, Rety! Zawsze chciałam mieć tron! Ken zawsze mówi, że jestem jego królową! Chyba naprawdę miał to na myśli? Usiądź! Och, zaczekaj! Przyda ci się jeszcze to! To będzie prawdziwa wisienka na torcie! Wyglądasz niesamowicie! Muszę uwiecznić ten moment! Mam idealne tło! Gotowa? Uśmiech? Magazyny lifestyle'owe oszaleją na tym punkcie. Kamera cię uwielbia. Prawdziwa modelka z ciebie. Co
ty robisz? Tworzę historię! To jest to! Utrzymaj tę pozę! Nie mam na to czasu! Wow! Oszałamiające! Tak, wiem! Wow! Po prostu wow! Chwileczkę! A więc to tu podziała się ta słomka! Tego właśnie szukałam! Przyda mi się do mojego projektu! Nałożę klej wzdłuż słomki. Zostawię niewielką część wolną. Potem przyłożę do niej kolejną słomkę i dodam kolejne, aż otrzymam coś takiego. Mogę to teraz odłożyć na bok. Skleję ze sobą dwie słomki. O tak! Teraz muszę zrobić taką kolejną. To będzie rama. Umieszczę pozostałe słomki na górze. Stworzą one razem wygodny leżak. Sama bym chętnie się na nim rozłożyła. Nie mogę się doczekać, aby pokazać go mojej lalce. Spodoba jej się? Właśnie tego jej trzeba. Będzie mogła się na nim zrelaksować. Jestem z niego naprawdę zadowolona. O, rany. O, to jest świetne. Juhu! Och, uwaga, akcja. Czuję, że żyję. Wyżej, wyżej! Wow! O nie, co ja zrobiłam? Mój tron połamał się! Mogłabym na to patrzeć cały dzień! Przestań się śmiać! Dasz wiarę? Wow, nowa lalka! Ciekawe, jak będzie wyglądać. Przekonajmy się. Wow, jaka ona futurystyczna! Ale przydałaby się jej kąpiel. Zanurzę ją w wodzie. Mam nadzieję, że jest wystarczająco ciepła. A teraz pozwalamy zadziałać magii. Woda zaczyna zmieniać kolor. Coś widzę. Myślę, że jest gotowa. Cóż za transformacja. Jesteś piękna. Poprawmy twoje włosy. Wow! Ale szyk. Uwielbiam te kolory. Chciałabym mieć takie włosy. Ona jest taką szczęściarą. Życie potrafi być okrutne. Dlaczego płaczesz? Ja też chcę lalkę! Jesteś taka kapryśna. Masz, weź ją sobie. Wow, to chyba mój szczęśliwy dzień! Chwileczkę. Ach tak, zapomniałam o tym. Mam ją tutaj. Łap! To trochę dziwne, ale nie narzekam. Ale super! Wyglądają wspaniale. Gotowa? Jedziemy! Szybciej! Gaz do dechy! Dopiero się rozkręcam! Uwielbiam czuć wiatr we włosach! Bip, bip! Co tu się dzieje? Oj, chyba połknęłam muchę! Czy one w ogóle mają prawo jazdy? O nie! Doniczka! Zobaczcie, co narobiłyście! Macie teraz przechlepane! Będziecie musiały to posprzątać! Nie żartujemy! O co tyle krzyku? To nic takiego! Zupełnie przesadzacie! Daj mi tę miotłę! Ale ciężka! Może mała pomoc? No nie! I co ja mam teraz zrobić? Jestem otwarta na sugestie! To nie zadziała! Zamiast tego będziemy odkurzać. Do roboty! To jest śmieszne! Bez gadania! Chyba jest zepsuty! Już ja znam te wasze wymówki! Na co więc czekasz? Nie patrz tak na mnie! Musimy wymyślić coś innego. Czekaj. Chyba mam pomysł. Będę potrzebowała tego pędzla. To załatwi sprawę. To włosie jest mięciutkie. Będę je musiała usunąć. To była najłatwiejsza część. Wytnę kawałek kartki. Następnie przykleję go do pędzla. Zrobię to samo po drugiej stronie. Teraz potrzebuję cienkiego patyczka od lizaka. Zawinę go w niebieski kartonik. Upewnię się, że dobrze przylega. Właśnie tak. Zabezpieczę go jeszcze taśmą. Zrobię to na górze i na dole. Teraz mogę dołączyć pędzel. To wystarczy. Ale potrzebuję czegoś do zbierania brudu. Mam tu pomarańczowy kartonik. Potnę go na te kształty. Nałożę klej wokół krawędzi większego kształtu i dokleję do tego drugi kawałek. Potrzebuję jeszcze uchwytu. Użyję do tego innego patyczka od lizaka. Teraz mogę skleić to razem. Gotowe! Czas rozpocząć sprzątanie! Naprawdę? To ten twój świetny pomysł? O. Lepiej patrz na to. Ja nie hańbię się pracą fizyczną. Wolę używać do tego odpowiedniego sprzętu. Na przykład tego mini odkurzacza. Jaki on uroczy. Zaraz sprzątnie cały ten bałagan. Wow, imponujący. Jest mój. Proszę bardzo, do dzieła. To takie niesprawiedliwe. Ja nawet nie prowadziłam. Ma tutaj błyszczeć. Bla, bla, bla. A to dla ciebie. Dzięki. Miejmy to już za sobą. Nie mogę uwierzyć, że mnie do tego zmuszasz. Oby tylko to nie trwało zbyt długo. Skończyłyśmy.
Wygląda dobrze, co? Świetna robota! Jestem z was dumna, ale nie róbcie tego więcej! Jej! Juhu! Ty latasz! Wyżej, wyżej! Jej! Ale fajnie! Z tobą zawsze jest dobra zabawa! Mam dość tej roboty! Hej, ty! Paczka dla ciebie! Naprawdę? Dla mnie? Zaraz wracam, Barbie! Spokojnie, nie spiesz się! Spadam stąd! Ciekawe, co to jest! Nie ma nadawcy! Ha, intrygujące! No cóż, otwórzmy ją! Witaj! Co? Co to jest? Widzisz to, co ja? Wow, co to jest? Jestem twoją nową lalką! Chyba jakimś dziwolągiem! Zaraz, czy mi się zdaje? Czy ona mnie kopiuje? Ha! W sumie to nawet całkiem fajne! I nieco nudne! Dobra, rozkręćmy się! Ja też lubię potańczyć! Spójrzcie na to! Nie przeszkadzaj, Barbie! A teraz robot! Teraz! O nie! Co ty robisz? A masz! Hej! Przestań! Nie mogę na to patrzeć! Ja tu teraz rządzę! Czemu to robisz? To byłem ja! Co? Ale jak? Wracaj tu! Och, on jest taki nieznośny! La 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 la! Wow! Barbie, nic ci się nie stało? Bywało lepiej. Może nie drążmy tematu? Tak mi przykro! Pomogę ci się umyć! Wszystko będzie dobrze! Pospiesz się, proszę! To cuchnie! Ha! Musimy wycisnąć ci te pryszcze! Wow! Ile w nich łoju! Ten jest wielgachny! To ohydne! Ale uzależniające! Ble! Musimy ci sprawić jakiś dobry tonik do twarzy! Ich jest pełno! Dzięki za pomoc! Prawdziwa z ciebie przyjaciółka! Nawet mi się to podoba! Ha, co teraz? Ach, wiem! Przyda się ta pasta do zębów! Wycisnę ci trochę na twarz! To nawilży twoją skórę! Naprawdę? Przyjemne! Czekaj! O, miętowa! Zasługujesz na najlepsze rzeczy! Te złote wiórki dodadzą nieco blasku! Ale mnie rozpieszczasz! Sama bym nigdy sobie tak nie dogodziła! To całkiem przyjemne. Zupełnie jak pobyt w spa. Przynajmniej mam moją. Nie! Teraz możemy szarować. Nie ruszaj się. To usunie błoto z twarzy. Łaskocze. A teraz? O tak, cudownie. O, jak miło się zrelaksować. Wyglądasz promieniująco. Poprawię ci jeszcze włosy. Co powiesz na koki? Czegoś brakuje. Załóżmy ci nowe ciuszki. Tak lepiej. Wow, czuję się taka piękna. Uwaga, chłopcy, bo zamierzam skraść wasze serca. Podoba mi się ten strój. Masz wspaniały gust. Wyglądasz ślicznie. Aż jestem zazdrosna. Zrobię ci zdjęcie. Zapozuj. Świetnie. Zobaczmy. Wow, musimy je dodać. Jej, jesteś taka piękna! O rany! Spójrz, ile polubień! Chyba pora wyjść na miasto, Hollywood! Nadchodzę! Zostanę prawdziwą gwiazdą! Spełnią się wszystkie moje marzenia! Nic mnie nie zatrzyma! Pora iść spać! Sen dobrze działa na urodę! Ty też! Przyda ci się! Słodkich snów! A ja mam wreszcie czas dla siebie! Pora na przedstawienie! Ha? O, co to? Przebij piłeczkę igłą! O, wow! Następnie weź kawałek niebieskiego materiału i pasek żółtej tkaniny. Teraz wytnij z niej koronę. Dodaj parę detali i owinij całość wokół piłeczki. Niezłe, co? Wow, podoba mi się to! Ciekawe, co teraz z tym zrobi. Pora na operację. To może zaboleć. Wszystko idzie według planu. Zaraz. I zakładamy nową głowę. Od razu lepiej. Chwila. A! Co to
pomocy? Co się dzieje? Mam nadzieję, że przedstawienie się spodobało. Uwielbiam z wami tańczyć. Jesteśmy jak rodzina. Rodzina? Kręci mi się w głowie. Chyba zwymiotuję. Ach, nie przesadzaj. Myślicie o tym, co ja? Czyli? O dzidziusiu? Ach, wiedziałam, że się zrozumiemy. To ja sobie tutaj poczekam. Do dzieła. Ułóżmy cię wygodnie na podłodze. Położę ci na brzuchu trochę modeliny i owinę kawałkiem plastiku. Teraz potrzeba nieco więcej modeliny. Pokryję ją klejem. Potrzebna jest spora warstwa. Tyle powinno wystarczyć. Teraz niech stwardnieje. No i gotowe. Chodź, Barbie. O, czy to Bobas? O nie, chyba już pora. Spadaj. Nie ma czasu do stracenia. Nie wierzę, że to się już dzieje. Ależ się cieszę. Będę mamusią. Damy radę. Tylko oddychaj głęboko. Łatwo ci powiedzieć. Co się dzieje? Idzie ci świetnie, kochanie. Widzę główkę. Jest! To śliczny chłopiec. Gratulacje. Jest przepiękny. Co jest? To nie moje dziecko. Ma twoje oczy, Barbie. Musimy poważnie pogadać. Masz mi coś do wyjaśnienia. Ups. No cóż. To ja już może pójdę. Te rogi są trudne. Chcesz iść na zakupy? Przydałaby ci się kąpiel. Och, chyda. Hej, to nie mój problem. Nieważne. No, biedactwo. Nie zasłużyłaś na to, żeby wylądować na śmietniku. Nie martw się, jesteś teraz w dobrych rękach. A to co? Zobacz, jaka jesteś urocza. O nie, moja wina. Spójrz na siebie. Jesteś brudna. Przyda mi się mała pomoc. Wzywałaś? Cześć. Możesz ją umyć? Jest strasznie brudna. Oczywiście. Ale to będzie kosztować. To nie problem. Nieźle. Wygląda na to, że czas na kąpiel. Gotowa? Och, to jest idealne. Odpowiedni rozmiar. Odpręcz się. Przyda się jednak woda. Mówisz, masz. Niech spadnie deszcz. Przepraszam, jest trochę zimna. Niesamowite. Naprawdę sprawiasz, że pada deszcz. Jeszcze nie skończyłem. Widzisz to? To twoje. Wow. To niesamowite. To nie koniec. Wszystkie Barbie zasługują na odrobinę blasku. Proszę bardzo. Ładnie, prawda? O rany, ale jestem dobry. O, prawie zapomniałem. Żeby miło się szorowało. Czekaj, to dla mnie? Nie, dla niej, głuptasie. Proszę, miłe uczucie, prawda? Znikaj, paskudny brudzie. A do tego złuszczający efekt. Marzę o takiej kąpieli. Jest wręcz luksusowo. Na to właśnie zasługujesz. Spójrz na siebie. Twoja skóra lśni. Wow. Dobra robota. To naprawdę niezwykłe. Nie mogę tego usunąć. Wow. Hej. Co? Czy ona też może się wykąpać? Tak, ale za pieniądze. Pieniądze? Chyba mam jakieś zaskórniaki. Poczekaj. To wszystko, co mam. Dolar? Chyba sobie żartujesz. Co? Proszę. Dobra, dobra. Niech pada deszcz. Ej, tak bez ostrzeżenia? Jestem teraz cały mokry. Wcale nie jest mi przykro. Wielkie dzięki. Czekaj. No dalej. Wiem.
Odpowiedź jest tuż pod moim nosem. Aha. Wystarczyło kilka szybkich cięć. Prawie. Hej! Jak na razie wygląda świetnie. Muszę tylko dopracować kilka rzeczy. I tadam! To prysznic dla lalek. Teraz w końcu będziesz czysta. Wiem, wyszło super. Trzeba tylko poczekać. Co? Co tam się dzieje? To w sumie całkiem fajne. Tak. O, skończyłaś? Twoja skóra promienieje. Jesteś taka piękna. Hej, Molly, patrz. Hej, dobra robota. Chyba. Żegnam. Do zobaczenia. A co z ubraniami? Nie jest dobrze. Spójrz na ten piękny strój. Daleko mu do ideału. To niedopuszczalne. Dobrze, że mamy tę wspaniałą szafę. Myślisz, że coś tu znajdziemy? Zobaczmy. To wszystko dla ciebie. Co powiesz na to? Nie za bardzo mi się podoba. A może to? To? A może to? Zdecydowanie nie. Czy coś tu się nadaje? Nie masz w co się ubrać. To takie dołujące. Czy może nam się coś udać? Wow, to wygląda smakowicie. Nie wiem, co robić. Cóż za wspaniały odcień złota. To jest to. Będziesz modna w mgnieniu oka. Po prostu dopasuje to do twojego ciała. Tak powstała świetna sukienka na imprezę. I jeszcze klejnoty. Piękne, prawda? A do tego jedyne w swoim rodzaju. Patrz na to. Jesteś wspaniała. Na pewno coś tu mam. Na przykład tę torbę. Nie. Zrobię coś lepszego. Mam nadzieję. Widzisz, co potrafi kilka szybkich zagięć? Hej, Molly, co o tym sądzisz? Co to w ogóle jest? O nie, nie patrz na nią. Naprawdę potrzebujesz ubrań. Moja skarpetka. Chwileczkę. Jest dramat? Wow, nie jest dobrze. Ale do tego celu będzie w sam raz. Na szczęście potrzebuję tylko górnej części. I tak oto powstała boska sukienka. Urocza, prawda? A w dodatku mięciutka. Hej, podoba ci się? Skąd to masz? Zrobiłem to sam. Pobawmy się. Są bardzo modnymi przyjaciółkami. Wow, zobacz to. Całkiem fajne, co? Może, o ile nie stać cię na prawdziwą sztukę. To wcale nie jest takie trudne, widzisz? To prawdopodobnie jest warte miliony. Już czuję te pieniądze. Może być. Dzień dobry, klaso. Jakie piękne malunki. Wiem. Brawo, brawo. Uczcijmy to wyzwaniem artystycznym. Do dzieła. Wow. Co to za miejsce? Patrz. Witajcie, moi mali artyści. No hej. Przygotujcie swoje kreatywne umysły. Weźmiecie teraz udział w losowaniu. Co on tam robi? Ten jest przyjemny. Zielony ma przeciwutleniacze, prawda? Są dobre dla skóry. Ale on chyba wie, że to farba, prawda? Jak wyglądam? Całkiem rzeźko. W każdym razie... Rany! Nałożyłem farbę na twarz? Właściwie to mam pomysł. Czas na malowanie palcami. Czy on powiedział malowanie palcami? A niech to!
czekaj. Wiem. O tak, chodź do taty. Tada. Ładna jest, prawda? Lubisz syreny? No i co z tego? Spróbujmy jeszcze raz. Ha! O tak! No dalej, dawaj! Mam! O! Patrz na te błyszczące cienie. Ładne, prawda? Który z was chce mieć ten zaszczyt? Tak, myślę, że kciuk. Zacznę od błyszczącego złota. Kolor bogactwa oczywiście. Potrzebuję tylko dwóch odbitek. A teraz czas na dodanie szczegółów. Spójrz, jakie słodkie. Są małymi kumplami, widzisz? Malowanie palcami to niezła zabawa. Jestem w tym całkiem dobry. Proszę bardzo. Zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Gotowe. Aż zaskoczyłem samego siebie. Och! A co ja powinnam zrobić? Muszę używać palców. Już wiem! Muszę zebrać materiały plastyczne. Super! Zobaczmy. Ha? Co ona zamierza zrobić? Chciałbyś wiedzieć, co? Och, ładnie! Czas na palce. Ojej, to nawet miłe uczucie. Lepiej się pospieszę, zanim wyschnie. Ha! Dokładnie po środku. Teraz muszę go tylko wypełnić. Ręka służy jako świetny początek. Prawie wszystkie luki wypełnione. Oby tak dalej. Wiesz już, co to jest? Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. A pod tym kątem to flaming. Nie mogę zapomnieć o jego małych nóżkach. Czyż nie jest uroczy? Gotowe. Hej, zobacz, co zrobiłam. Nieźle. Mój jest ładniejszy. Jak mój krawat? W każdym razie zobaczmy. Bardzo ładnie. Hazel. Flaming! Jakie to sprytne! Zrobione z twojej ręki, co? Brawo! Tę rundę wygrywa Hazel! Naprawdę? Udało mi się? Serio? Ale spójrz, jakie to urocze! Juhu! Dobra, dzieciaki! Kolejne wyzwanie wymaga nieszablonowego myślenia. Łapiecie, o co chodzi? Super! Ojej, wielkie mi halo! Rozumiecie? Wybierzcie literę. Mam tu coś w torbie. Zobaczmy. Ha, wow. Widzę. O nie. Trzymaj się, stary. Nic więcej tutaj nie ma. Ha, którą literę powinienem wybrać? Oczywiście. B i D. Czy ona postradała zmysły? Nie, właśnie zaczynam wszystko dokładnie rozumieć. Jestem oficjalnie zainspirowana. Po pierwsze mamy małą literę B. Następnie małą literę D. I tu zaczyna się zabawa. Uroczy mały nosek. Czy widzisz, że to piesek? Czyż nie jest on po prostu najsłodszy? Och, jakie małe łapki! Co to za pies bez różowego języka? I ma złote futro. Może to trochę potrwać, ale warto. Wszystko gotowe. Hej, zobacz. Ha? Och! Wszystko z dwóch liter. O! Tak, widzę. Mam do zrobienia własny zwiat literowy. Zacznijmy szukać. Tego akurat nie chciałem widzieć. Ajdź, wow! Ten słoń jest ogromny i taki majestatyczny. Nic nie widzę. Okej, zobaczmy. Nie, nie, nie. Nie? Im większy, tym lepszy. Muszę się tylko dobrze ustawić. Jak każdy szanujący się artysta, uwielbiam świeżo naostrzone ołówki. Wprost wybornie. Mhm. Pierwszym krokiem jest prosta linia. Teraz mam punkt wyjścia. Moja litera jest już ukończona, ale to dopiero początek. Widzicie już, co rysuję? Dam wam wskazówkę. Jest bardzo szary i bardzo duży. Spójrzcie na moje staranne cieniowanie. Dobra, już prawie skończyłem.
jak ekstra słoń. Wyszło całkiem nieźle. Ja też już skończyłam. Wow, bardzo ładnie. Uwielbiam psy. Jakie to słodkie. A Miles? Jakie to pomysłowe i takie oszałamiające cieniowanie. Mua! Teraz trzeba wybrać zwycięzcę. Miles! Co? Ale mój pies jest taki słodki. Z moimi umiejętnościami nie miałaś szans. Tylko spójrz na to. Nie ma nic bardziej majestatycznego niż jednorożec. I jak się okazuje, ich rysowanie to świetna zabawa. Wow, jakie ładne. Ale przydałoby mi się trochę brokatu. Rozprowadzę go tu trochę. Trzeba trzymać się linii. Nieźle. Ale czym jest jednorożec bez tęczy kolorów? I można do tego użyć pałeczek z wacikiem. Po jednym w każdym kolorze. Następnie zbierz je wszystkie razem i zanurz je w wodzie. A potem uwolnij eksplozję kolorów. Pięknie, prawda? A dzięki kilku ostrożnym ruchom można stworzyć naprawdę fajne wzory. Takie jak ta wspaniała lśniąca grzywa. Widzisz, o co mi chodzi? Pf! Mój jednorożec jest o wiele bardziej kreatywny i drogi. A masz! Hej, to nie było zbyt miłe. O nie! Dopadnę cię! Ha! Hej! Wow, dość tej walki. Widzisz to, co ja? Czas na wyzwanie. Hejka, witam w moim wyzwaniu rysunkowym. O rany, niesamowite. Więc jak? O, czyż to nie najpiękniejsze drzewo? Narysujecie je sami? O, ale to jest satysfakcjonujące. Co to za irytujące odgłosy? Co? Przeszkadza ci to? Proszę, przestań! Oj, wygląda trochę jak kwiaty. To podsuwa mi pewien pomysł. Ale najpierw malujemy. O tak, do dzieła. To będzie wymagało nie lada skupienia. Zaczynamy od gałęzi. Niech się wiją. Ale przyda się też trochę kwiatów. Wow, to działa całkiem nieźle. Można też nakładać różne kolory. Pięknie, wszystko gotowe. Co o tym sądzisz? Wow, ona sama to zrobiła? Z tego? O rany, ja też potrzebuję inspiracji. O, bingo! Wiem już, co robić. I na co komu pędzel, mogę po prostu użyć tych liści i oczywiście mnóstwa brokatu. O tak, niech pada ten deszczyk. Całkiem hipnotyzujące, prawda? Gdyby tylko naprawdę mógł padać brokatowy deszcz, wtedy mielibyśmy brokatową zieleń. Dokładnie taką jak ta. Naprawdę wygląda wspaniale, prawda? Wszystko gotowe. Tada! Moje arcydzieło! Ha? Chyba mam konkurencję. Wszystko skończone? Gdzie jest moja ulubiona roślinka? Miles? No tak, proszę wybaczyć. Dziś przymknę na to oko, a ty, Hazel? Co za ciekawe wykorzystanie nietypowych tekstur. Wybierz mój. Hazel jest zwycięzcą. Brawo. Naprawdę? Super. Co? Mój i tak jest o wiele fajniejszy.